Jedna zawodniczka sklasyfikowana. Jedna zawodniczka w KJ. Ania Walencka, MCPN Toyota, Grupa Cygan. Zapraszamy na jedyneczkę, Anią. Bezkonkurencyjna. Ania pojechała super, tak patrzę na czasami. Oczywiście w KJ jedna, więc pierwsza. Wspólne zdjęcie z panem wójtem, zapraszamy. Ale na przykład tak, byłaby pierwsza w K1, pierwsza w K2, druga w K3, trzecia w K4, pierwsza w K5. Brawa dla Ani! Kategoria K2, najpierw K1. Kategoria K1, jedna zawodniczka sklasyfikowana. Maja Brzezińska, Warszawski Klub Kolarski. Zapraszamy, Maju. Maja Brzezińska, Warszawski Klub Kolarski. Jedna w K1. O, młode dziewczyny. Zachęcajcie młode dziewczyny, niech przyjeżdżają. Tak jak Maja. Tak jest, dziękuję pięknie. Kategoria K2. Tutaj dwie zawodniczki sklasyfikowane. Klaudia Olter, drużyna Open Bike Team, miejsce drugie. I Wiktoria Piskorzub, Enea, Klub Sportowy, Energia Kozienice, miejsce pierwsze. No, dziewczyny walczyły tutaj ze sobą mocno, 1,5 minuty różnicy na korzyść Wiktorii dzisiaj. Stańcie obok siebie, Wiktoria z Klaudią. Wielkie brawa! Wiktoria Piskorzub, Kozienice, Klaudia Olter, drużyna Open Bike Team. Dziękuję bardzo. Kategoria K3. Anna Kamińska, Wodociągi Warszawskie, miejsce trzecie. Justyna Rojek, drużyna Kontable, MTB Team, miejsce drugie. I Kasia Matynia, drużyna MCP, Toyota Grupa Cygan Marki, miejsce pierwsze. Kasia Matynia wróciła w pięknym stylu do Lotto Poland Bike Marathon, wielokrotnie tu wygrywała. Dzisiaj powrót po długiej przerwie. Dystans mini, liczyliśmy, że maksa pojeżdża Kasia, ale pojechała mini. Nie wiem, czy to już tak na cały sezon, czy tylko dzisiaj. Zobaczymy. Kasię doskonale zna się pod nazwiskiem Radziszewska, ale to już panieńskie. To już Radziszewska, to już przeszłość. Teraz jest Matynia. Wielkie brawa! Wszystkiego najlepszego, Kasiu, na nowej drodze życia. Kasia Matynia, Justyna Rojek, Ania Kamińska. Dziękujemy. Kasia będzie jeszcze raz dekorowana w Open, ale to za chwilę. K4. Kasia Nowak, Team PKO, Bank Polski, miejsce trzecie. Klara Troficka z Warszawy, drużyna Bike Expo, miejsce drugie. Zapraszamy Klarę. Klara Troficka. Klara Troficka. Patrzymy, wyglądamy. Nie mieliśmy zgłoszenia, że Klary nie będzie. No niestety szkoda, bardzo szkoda. I miejsce pierwsze w tej kategorii. Basia Marcelewicz, Marceli Rower Peace. Brawo, brawo, brawo dla Basi. Basia pierwsza. Klara Troficka, niestety nieobecna. Miejsce drugie. Trzecia Kasia Nowak. Brawa dla Basi, brawa dla Kasi. Dziękujemy bardzo. Basia będzie też dekorowana w Open. Kategoria K5. Ewa Snowacka-Hazan z Warszawy. Miejsce trzecie. Brawo, brawo pani Ewo. Piękny debiut, bo to debiut, prawda? Super. Na drugim miejscu Agnieszka Partyka z Warszawy. Też debiut. Warszawianki w debiucie na drugim, trzecim miejscu. A pierwsza, też warszawianka, wielokrotna zwycięzczyni, Halina Grabarczyk. No, pani Halinko, brawo.
trzy warszawianki na podium w Jabłonie. Halina Grabarczyk, Agnieszka Partyka, Ewa Snowacka-Hazan. Dziękujemy pięknie, gratulacje. Klasyfikacja Open kobiet na dystansie mini. Trzecia Open. Klara Troficka z Warszawy, wielokrotna medalistka Lotto Poland Bike Marathon. Nie było jej podczas dekoracji w kategorii. Nie sądzimy, żeby nagle się objawiła. Nieobecna Klara Troficka. Na drugim Basia Marcelewicz, Marceli Rower Peace. Polecamy sklep rowerowy Marceli. Wielkie brawa, proszę Państwa. No i jedyneczka z przewagą minuty nad Basią. Blisko było. Kasia Matynia. MCP, Toyota, Grupa Cygan, marki, wielkie brawa. Kasia Matynia i Basia Marcelewicz na wspólnej jedynce z wójtem gminy Jabłonna Jarosławem Chodorskim, z dyrektorem sportu w Urzędzie Marszałkowskim Mazowsza Mariuszem Młynarczykiem. Kasia Matynia, Basia Marcelewicz, trzecia Open była Klara Troficka. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do męskich kategorii. Najmłodsza kategoria męska, juniorzy MJ. Kuba Kłucjasz z Bełchatowa, miejsce trzecie. Maksymilian Zyskowski, drużyna Intro Cycling, miejsce drugie. I zwycięzca Szymon Chodkiewicz z Poniuszycy. Wszyscy trzej z 2007 rocznika. Wielkie brawa. Kategoria MJ. Szymon Chodkiewicz, Maksy Zyskowski, Kuba Kłocjasz. Dziękujemy bardzo. Kategoria M1. Łukasz Ruszkowski, MCP, Toyota, Grupa Cygan, miejsce trzecie. Jacek Mucha, drużyna HPES.com, miejsce drugie. I zwycięzca, reprezentant Hiszpanii, Hugo Esteban Escudero, Warszawski Klub Kolarski. Brawo Hugo! Espania, ole! Hugo Esteban Escudero, first place. Reprezentant Hiszpanii i Warszawskiego Klubu Kolarskiego. Jacek Mucha, HPES.com, na miejscu drugim. Łukasz Ruszkowski, MCP Toyota, Grupa Cygan, miejsce trzecie. Wielkie brawa! Dziękuję bardzo. Kategoria M2. Rafał Kaniewski, kapitan RAF Bike Cycling, miejsce trzecie. Rafał Kaniewski, drużyna RAF Bike Cycling, miejsce trzecie. Nieobecny. Mateusz Niedźwiecki z Jabłonny, miejsce drugie. Wow, piękna jazda Mateusza. Mateusz pojechał rewelacyjnie się, bardzo wysoko w Open, drugi w kategorii M2. No i pierwszy, Dawid Bojarczak z Podlasia, drużyna Beko, Beko Team. Brawo Dawid. Wielkie brawa, najlepszy w M2. Dawid Bojarczak. Mateusz Niedźwiecki na mini najszybszy spośród mieszkańców gminy Jabłonna. Brawo, gratulacje. Dziękuję bardzo.
No, moc Mateusza. To była czołowa piątka Open, jeśli dobrze pamiętam. Kategoria M3, bardzo mocna, bo aż dwóch zawodników z tej kategorii będzie też dekorowanych w Open. Ale najpierw trzeci w M3. Adam Gardowski, drużyna Ravbike. Brawo. Na drugim Robert Kmita, drużyna Ravbike. I pierwszy Tomek Iwański, dla odmiany drużyna Ravbike. Całe podium dla Ravbike Cycling Team. A żeby się lepiej odróżniali, to każdy ma koszulkę teamową w innym kolorze. Wielkie brawa! Ravbike Cycling zdominowali kategorię M3. Tomek i Robert będą też dekorowani w Open. Dziękujemy bardzo. Kategoria M4. Filip Hołtyn, drużyna Sunto Racing. Miejsce trzecie, brawo Filip. Na drugim miejscu Dariusz Aleksandrowicz z Ostrołęki. Darek, brawo, gratulujemy serdecznie. Drużyna Klub Kolarski 24H Ostrołęka. I zwycięzca w kategorii M4 Artur Sienkiewicz, drużyna Wieliszew, Heron Team. Artur będzie też dekorowany w Open. Bardzo mocna kategoria M4. No tak świetni zawodnicy jak Bartek Lewandowski, Marek Zalewski, Marcin Chorecki poza podium w kategorii. To jest moc. Moc M4. Artur Sienkiewicz, Darek Aleksandrowicz. Darek, który jest kurczem. Tak. I Filip Hołtyn. Dziękuję bardzo. Kategoria M5. Zdzisław Pogorzelski, drużyna Lotto, miejsce trzecie. Mariusz Kunka, drużyna Damowo Bike Team, miejsce drugie. Brawo, Mario. No i pierwszy, Jarosław Jarszak z Sobikowa, koło Góry Kalwarii. Współautor trasy Lotto Poland Bike Marathon w Górze Kalwarii. Wielkie brawa! Jarek Jarszak, Mariusz Kunka, Zdzisiek Pogorzelski. Wielkie brawa! Dziękujemy bardzo panowie, gratulujemy. Kategoria M6 przed nami. Kazimierz Liberowski z Przasnysza, drużyna Mazowsze, Serce Polski. Zapraszamy Kaziu. No chyba, że już w drodze do Przasnysza. Kazimierz Niewiarowski, Kazimierz Niewiarowski. Był trzeci, nieobecny. Na drugim Krzysztof Lewandowski, Sokół Bocianów. Aj, przepraszam, coś nie tak. Kazik był czwarty, źle spojrzałem, przepraszam. Trzeci, Krzysztof Lewandowski, Sokół Bocianów. Drugi, Piotrek Czernoch. Drużyna DC Bike Team. I pierwszy Marek Krajewski z Płocka, Płocki Klub Kolarski. Marek Krajewski, Piotr Czernoch i Krzysztof Lewandowski na podium w Jabłonnie. Kategoria M6. A czasy jak z M3. Wielkie brawa! Marek Krajewski, Piotrek Czernoch, Krzysiek Lewandowski. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, za chwilę M7 będzie dekorowana. Przypominam, że to, co mówiliśmy na starcie, cała kategoria M7, kto został do tej pory,
zrobimy grupowe zdjęcie najstarszej kategorii, 70-latków. Ale najpierw podium. Edward Pergo z Warszawy, 50. rocznik, to w tej kategorii młodzieniarzy. Junior z M7. Na drugim pan profesor Aleksander Kaczorowski, Wieliszew Heron Team, 46. rocznik. I zwycięzca Zbigniew Bober, drużyna 3S Bike Team z Ciechanowa. Panie Zbyszku, my robimy zdjęcia. To nie ten cykl, że samemu trzeba. To robimy zdjęcia. 1500 zdjęć będzie na profilu. Proszę panie, nie zasłaniamy. Z tyłu są zdjęcia do albumu. Plecki będą. Zbigniew Bober, Aleksander Kaczorowski, Edward Pergo. 46. rocznik, Zbigniew Bober, Aleksander Kaczorowski, 46. I pan Edward, 50. Brawo! Dziękuję bardzo. Klasyfikacja Open Mężczyzn na dystansie mini. Czołowa trójka. Robert Kmita, drużyna Rough Bike Cycling. Robert, piękna jazda dzisiaj, znowu, super. Trzeci Open. Na drugim. Tak na dobrą sprawę powinno być drugie pierwsze, ale jak wiadomo, Bikermania jest precyzyjna, do tysięcznych setnych sekundy. No to zapraszamy dwóch. Tomek Iwański, Artur Sienkiewicz. Arturo, drugi, do środka Tomek. Robert, dawaj, tak jest. Wielkie brawa, wjechali nie ścigając się, czoła dwójka. Wjechali za rękę, za rączkę. Ex aequo, ale o tą jedną tysięczną, o te 3 mm. Pomiar wychwycił Tomka. Tomek taki mały ruch zrobił. Nie, żartuję. Tomek Iwański, Artur Sienkiewicz i Robert Kmita. Dziękuję panowie. Proszę państwa, za 3 minutki będziemy dekorować Maxa. Bardzo dziękujemy panu Mariuszowi Młynarczykowi, dyrektorowi Departamentu Sportu w Urzędzie Marszałkowskim. Dziękujemy panie Mariuszu. Było nam bardzo miło, że pan do nas przyjechał. Zapraszamy na kolejne etapy. Dziękujemy. Robimy.